tle zmarnowany ponad $1 000 000. Wracamy do ustaleń reporterów RMF FM w sprawie auta, które miało być alternatywą dla Izery. Potem podwyżki, które robią wrażenie. Przyszedł czynsz do zapłacenia, 100% podwyżki mam. Zastanawiam się, czy nie iść do drugiej pracy. Temat bardzo aktualny w Piotrkowie Trybunalskim. W porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Ponad $1 000 000 wydanych przez Lotos na projekt auta elektrycznego. Projekt zakończony fiaskiem. Najlepszą ofertę złożyła firma EPRI wraz z jej partnerem w Polsce, spółką Arttech. W ten sposób były szef Lotosu Marcin Jastrzębski odnosi się do ustaleń reporterów RMF FM. Chodzi, przypominam, o wątpliwości w sprawie przebiegu postępowania na wspomniany projekt samochodu elektrycznego. A konkretnie wątpliwości dotyczące kryteriów wyboru wykonawcy i zdolności do realizacji wspomnianego zamówienia. W faktach ponownie dzisiaj Mateusz Chłystun. Mateuszu, dzień dobry. Jak Marcin Jastrzębski argumentuje wybór tego kontrahenta? Były szef Lotosu przekonuje, że jednym z powodów był zespół firmy. Miały go tworzyć osoby zaangażowane we wspólne projekty amerykańskiego Instytutu i Tesli. Jastrzębski, pytany o negatywne rekomendacje wydane przez zespół do spraw ochrony infrastruktury krytycznej Lotosu dotyczące Arttechu, twierdzi, że nie wie, by ten zespół kiedykolwiek oceniał wykonawcę. Były prezes koncernu przekonuje też, że przed rozpoczęciem projektu nie znał szefa firmy Arttech, która otrzymała to zlecenie. Zapytaliśmy go też o to, czy już po odejściu z koncernu jego spółka Veramo wykorzystywała jakiekolwiek opracowania dotyczące projektu auta elektrycznego w postępowaniu prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zaprzeczył, tłumacząc, że postępowanie dotyczyło samochodu dostawczego, nie osobowego. Co na to obecny właściciel Lotosu, czyli Orlen? Słuchajcie faktów o 9:00. A szczegóły kontrowersyjnego projektu nasi reporterzy opisali na rmf24.pl. A w faktach teraz rachunki za ciepło, które mrożą krew w żyłach. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego dostali wyliczenie, ile będą płacić za mieszkanie po wprowadzeniu nowych stawek za ogrzewanie. Według wyliczeń największej piotrkowskiej spółki mieszkaniowej w porównaniu do zeszłego roku, teraz rachunki poszły w górę nawet o 94%, a od początku maja ten wzrost wyniesie 200%. Przykład mojej babci. W zeszłym roku płaciła 900 zł za czynsz, czyli mamy czynsz, ciepła, woda, ogrzewanie, bieżąca woda. Na tą chwilę dostała podwyżkę na 1300 zł. Jak duże to jest mieszkanie? 80 metrów. Teraz przyszedł czynsz do zapłacenia. 100% podwyżki mam. Już w tej chwili 100%? Tej chwili, tak. Na razie nie wiem, co myślę. Zastanawiam się, czy nie iść do drugiej pracy. Jedna pensja starcza na opłatę praktycznie. O ile jest podwyżka? O prawie 200 zł, 180. Jak duże mieszkanie? Ile metrów? 49. Teraz ile będzie pani musiała zapłacić? Około 900 zł. Z mieszkańcami Piotrkowa rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. A u was o ile podrożało ciepło? Napiszcie nam na fakty@rmffm.pl. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Zapewne również jest państwem przywita. W każdym razie taką mam nadzieję. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pani marszałek, ja nawet nie wiem, nad czym przyjdzie wam głosować, gdy mowa o ustawie o Sądzie Najwyższym, bo nie wiadomo, jakie poprawki w końcu przejdą, jakie jeszcze nie przejdą, to pewnie będzie jeszcze 100 razy wracało. Natomiast zasadniczy problem jest jeden. Czy opozycja pomoże rządowi w przepchnięciu ustawy o Sądzie Najwyższym, by wreszcie odblokować pieniądze z KPO? Wczoraj bardzo wyraźnie powiedział to Donald Tusk i powiedzieli to liderzy wszystkich partii opozycyjnych, że my nie będziemy przeciwko tej ustawie i rząd, skoro pan premier powiedział, że to spełnia oczekiwania Brukseli, to powiedział pan premier, więc ja No załóżmy, że z ograniczonym zaufaniem uważam, że jeżeli to spełnimy, to te środki zostaną odblokowane. Czyli w takim razie Platforma i opozycja na przykład wstrzymałyby się od głosu, tak? Na razie dzisiaj w nocy o 1:30 skończyło się posiedzenie komisji. Prawo i Sprawiedliwość, mimo że nie miało składać żadnych poprawek, poprawkę złożyło. Będą to miała być taka poprawka, rozumiem, wychodząca wam naprzeciw. Ja nie wiem, czy ona złożono poprawkę w nocy, mimo że tak tego miało nie być. Mówił pan premier, że nie należy tam wprowadzać żadnych poprawek, więc dzisiaj będą dalsze prace nad tą. Będzie kolejna dyskusja na ten temat. Głosowanie jutro. Jutro, tak, raczej jutro. Ten serial kiedyś się skończy, pani marszałek? To nie jest serial, to jest bardzo kiepska telenowela tak naprawdę, dlatego że... Mówi nam żona reżysera filmowego, dlatego, i producentka, że, filmowa. Dlatego, że ja przypomnę, że te pieniądze z KPO, które bardzo są potrzebne nam, wiele krajów już od 2021 roku korzysta. I to jest bardzo ważne, naprawdę najważniejsze, że...
Tylko dlatego, że rząd nie może się sam ze sobą dogadać. Tu, ale wie pani, że jakbym miał tu posła PiS-u, to by powiedział wszystko dlatego, że opozycja w Brukseli nam bruździ. Ja chciałam tylko państwu przypomnieć, że w Polsce od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tak, to jeżeli prawda. Są jakieś zastrzeżenia, to proszę bardzo do Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, dobrze. To wszystko wiemy, kto rządzi. A trzeba przypominać, bo ludzie czasami oglądając telewizję publiczną, myślą, że cały czas Donald Tusk jest premierem naszego kraju. A pani często ogląda telewizję publiczną? Nie, bo ja chcę mieć dobry nastrój. A właśnie, i widzi pani, i to źle, bo na przykład dla dobrego nastroju trzeba oglądać wiadomości. Nie można oglądać faktów dla dobrego nastroju, bo wtedy widać, że Polska jest w ruinie. A obejrzy pani wiadomości i wie pani, jak się Polska buduje, wie pani, jak jest dobrze. Ale wie pan, nie mogę oglądać wiadomości, bo nie mogę słuchać tylu kłamstw i oszczerstw wobec może ludzi, dlatego, których że... znam i szanuję. Może w ogóle dlatego, nie lubię słuchać oszczerstw wobec ludzi. A mówi pani po niemiecku? Nie. No to dlatego, nie ma pani oglądać wiadomości, bo tam nie, ale wie pan, to jest po prostu obrzydliwe. I robiedobrzydliwe. Rzeczy. Przepraszam, że się śmieję. Oczywiście, że ma pani rację, to jest obrzydliwe, ale mnie już to tylko bawi. A mnie, wie pan co, to jest niedobrze, to znaczy, że traci pan wrażliwość. Bo jeżeli będziemy godzili się z tym, to będzie jeszcze gorzej. To znaczy, pani nie możemy być na takie draństwo obojętni. No dobrze, dobrze. Przepraszam, tośmy sobie ponarzekali. Nie stwierdzili fakty, bo to nie jest narzekanie. Nie ma tak jak ponarzekać o poranku. Pani marszałek, chciałbym spytać o bardzo ważną rzecz, bo jak się pyta polityków o to, co zrobicie, jak obejmiecie władzę, no to to jest wiadomo, to jest pytanie o plany, obietnice i tak dalej. Natomiast ja chcę spytać o praktykę waszych rządów. Wielokrotnie w czasie tej kadencji, bo to już druga kadencja przez rządów PiS-u, krytykowaliście, nie bez racji, to, że PiS obsadza wszystkie firmy, spółki, spółeczki swoimi pociotkami. Prawda. No ale jak popatrzę na to, co robią wasi ludzie w samorządach, to włos się na głowie jeży. W zasadzie w każdym wielkim mieście, gdzie rządzi polityk Platformy, w radach nadzorczych, w zarządach firm, od wodociągów po przeróżne, nie wiem, parki wodne, a nawet zoo, zasiadają wyłącznie ludzie z jego partii, wyłącznie ludzie z Platformy. Nie, to naprawdę, to już też w tej nie było. Mamy historię z Gdańska, którą... Tak, ja słyszałam tę historię z Gdańska. Gdańsk odkupił swoje wodociągi. To jest w ogóle fascynująca historia, że najpierw rządy Platformy w Gdańsku sprzedały wodociągi Francuzom, a teraz... Przepraszam, to byli ludzie Platformy, wtedy jeszcze nie było Platformy, a teraz rządy Platformy odkupują od tych Francuzów wodociągi w Gdańsku, no i cóż. Ale to nie dziwi, to pana dziwi, a jak tutaj na przykład... Ale sekundę, ale bo chcę tylko no zadać nie, pytanie. Tak chciałam taką, dziwne to pana pytanie jest. Wiceprezydent Gdańska w Radzie Nadzorczej, sekretarz miasta, który zasiada w trzech innych radach nadzorczych, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, czyli krąg krewnych i znajomych pani prezydent Dulkiewicz objął funkcje w zarządach, w radach nadzorczych. Czy to są znajomi, czy współpracownicy? To także trochę to brzmi inaczej, bo jeżeli się z kimś współpracuje, chce się mieć system kontrolny nad spółkami miejskimi, dobrze mieć osoby, które się na tym znają, są kompetentne. Pani marszałek, w takim razie, dlaczego prezydent Sosnowca z wykształcenia administratywista po jakiejś wyższej szkole, wszystkiego najlepszego, dlaczego prezydent Sosnowca zasiada w Radzie Nadzorczej ZOO we Wrocławiu? Pytam panią, bo to... Nawet nie wiedziałam o tym, że... Że ZOO we Wrocławiu ma radę nadzorczą. Tak, tego ma nie też wiedziałam. Radę programową pan, zapewne. Prezydent Sutryk we Wrocławiu zadbał. Ale możemy to. Też tak porozmawiać, na przykład o Orlenie w tej chwili. Ale pani prawda? Tylko, że i... o tym rozmawialiśmy przez cały czas i to, że PiS obsadza wszystkie... Od tego zacząłem to pytanie. Żeby pani ulżyć w odpowiedzi. Nie, to, że tak robi PiS. Ja rozumiem, że samorządowcy w wielu miastach do spółek, które pracują dla miasta, dają osoby, które współpracują z prezydentem, żeby mieć pełną pakiet kontrolny. Ale widzi pani, tu jest inna historia. Otóż prezydent Sosnowca dojeżdża do Wrocławia. A wie pani, dlaczego dojeżdża? Po to, żeby wiceprezydent Wrocławia mogła dojeżdżać do Sosnowca. Proponuję, to się nazywa karuzela stołkowa, którą ludzie Platformy... Nie ludzie, samorządowcy. Bardzo proszę. Ale skąd oni są? Z Platformy Obywatelskiej. Arkadiusz Chęciński, do jakiej partii należy? Mam gorącą prośbę. Proszę zaprosić pana Chęcińskiego i z nim na ten temat porozmawiać. Wie pani, to świetnie, tylko w ten sposób każdy pisowiec może odpowiadać, to nie ja, to koledzy zatrudniają. Ale ja nie jestem samorządowcem, nikogo nie zatrudniam i uważam, że nie powinno się zatrudniać. A pani się nie oburza?
powinno zatrudniać się osoby kompetentne, które się na tym znają, ale ponieważ przykład idzie z góry i widzimy, co się dzieje w Polsce, najważniejsi wszyscy ludzie. Czyli ludzie w Sosnowcu... Coś pan tego Sosnowca nie lubi naprawdę, no. Nie, wie pan, ja byłem w Sosnowcu dwa razy w życiu, no miasto naprawdę, jak miasto. Naprawdę, no, Zagłębie zostawię, bo wiemy, że to nie Śląsk, że nie wiem dlaczego. Zagłębie zostawię w spokoju. To jest bardzo ciekawe pytanie, nie wiem, dlaczego tak jest. A wie pani, dlaczego we Wrocławiu powstały rady programowe oprócz rad nadzorczych dla akwaparków, dla budownictwa społecznego? A czy po co są rady programowe, które powinny, rozumiem, żeby mogłyby się przydać, żeby przygotować programy działania? W akwaparku? Akwaparki muszą zarabiać, powinny przygotowywać. Oni tam, rada programowa spotkała się dwa razy w roku, zarabiali tam ludzie nie za wiele, bo 2,5 tysiąca miesięcznie, no ale zawsze, wie pani, jak się spotkać dwa razy w roku za 25 tysięcy, tylko po to, żeby ustalić, że w akwaparku w bufecie będzie sałatka i dokonać degustacji no sałatki. Nie, no to już pan, no, naprawdę. Tym się zajmowali. No na pewno. Naprawdę. No żartuję pan. Ja niestety nie żartuję, nie mam aż takiej wyobraźni, jak ja. Ale myślałam, że będziemy rozmawiać na poważne. To bardzo poważne. A to nie jest. Nie, bo to jeżeli jest taki pytanie. Problem, to Pani trzeba go wyjaśnić. Proste pytanie. Czy Platforma wróci do pomysłu, bo wszyscy o to teraz pytają, trudno, żebym nie spytał, podniesienia wieku emerytalnego? Nie wszyscy pytają, tylko telewizja publiczna. Nie, nie. Telewizja publiczna i bardzo umiejętnie przez swoich... To jak? Ale to niech pani odpowie na to pytanie. Bardzo wyraźnie wczoraj na konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, patrząc w oczy wszystkim Polakom, nie wracamy do podnoszenia wieku emerytalnego. Koniec, kropka. Ale w 2011 też tego nie obiecywaliście, a tuż po wyborach podnieśliście. Powiedział Donald Tusk, ja mam do że niego... tym razem nie. Powiedział to i ja to mi mówimy wszyscy. Ja chciałam go wszyscy pytać. Myśmy podnieśli wiek emerytalny, nie słuchając opinii Polaków, ponieśliśmy za to bardzo surową karę. Pani marszałek, i wyciągnęliśmy z tego wnioski. RMF24, interia.pl, tam będę pytał o to, czy powinniśmy przyjąć euro. To może krótko odpowiedź tak czy nie teraz? Niech może być krótka odpowiedź, dlatego że w tej chwili nie jesteśmy na... dłuższą zapraszam do radia internetowego i do naszych mediów społecznościowych. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Nie może pani tego robić ludziom. Oni teraz umrą w niepewności. Nie umrą, tylko przyłączą i będą słuchali. Nie wszyscy mogą, na przykład. Biedni ci ludzie. Sprawa euro jest bardzo poważna. Dlatego, jest że... poważna, ale odpowiedź jest też nie ważna. Nie, dlatego że euro można przyjąć wtedy, kiedy to jest bezpieczne dla portfeli Polaków, kiedy to jest korzystne dla nas. W tej chwili raz, po pierwsze, sytuacja jest bardzo trudna i nie jesteśmy do tego w tej chwili przygotowani. Oczywiście w sytuacji stabilnej gospodarki, bezpiecznego, ja uważam, że byłoby dobrze, żebyśmy mieli bezpieczne poczucie, że jednak mamy tą wspólną walutę. Ale czyli teraz jest Polska to po prostu, nie jest nie w tej jeśli chwili. Jeśli dobrze rozumiem, Polska powinna przyjąć euro, choć nie teraz, bo na razie nie... Na pewno byłoby to z korzyścią i przede wszystkim Polacy muszą być do tego przekonani i zaakceptować. To nie można tego robić wbrew Polakom. A żeby to zrobić, trzeba prowadzić edukację, informacje i tłumaczyć, jakie z tego są korzyści, jakie są zagrożenia, żeby ludzie świadomie wiedzieli, dlaczego ta, a nie inna decyzja. Pani marszałek, a może tych pytań bym nie musiał zadawać, czyli o euro, o wiek emerytalny i o parę innych rzeczy, gdybyście na przykład opublikowali swój program. Ja z tym programem znowu zacznę. Program jest i program taki już w punktach będzie, kiedy zaczniesz... Ale mnie pani rozbawiła. Ale nie, naprawdę. No bo... Jeżeli... No bo program... Cały czas przychodzę, jaki program? Program rządzenia, co chcemy zrobić? Tak. Wiadomo. Nie. Oczywiście, że wiadomo, no dlatego mamy setki konferencji programowych, materiałów, pracujemy. Niech się pani nie gniewa, ale wasze konferencje prasowe... Nie prasowe, programowe. Ja nie mówię o prasowe. Dobrze, bo to jest zupełnie... ograniczają się wyłącznie do krytykowania PiS-u. Nieprawda. Ja rozumiem, że rolą opozycji jest krytykowanie rządzących. Dotyczącą polityki społecznej. No ale mieliście ostatnio konwencję programową. W każdym razie była zapowiadana jako ważna konwencja programowa. Dotycząca ekologii. Energetyki i tak dalej. Próbowałem się czegoś dowiedzieć. Tak konkretnie to, co proponujecie, co się zmieni, jak będziecie rządzić i niczego się nie dowiedziałem. Będzie czas kampanii wyborczej i tak robi się w normalnych. Wtedy dostanie pan tutaj wszystkie materiały. Ale to one są w tej chwili gotowe, tylko są tajne? Nie są gotowe, są tajne, na nimi pracujemy. Ale naprawdę żądanie to są na gotowe, rok... czy nie są gotowe? Przygotowujemy rozwiązania. Nie na rok. Pani marszałek nie chce nic mówić, ale wybory będą jesienią, no właśnie. W październiku. Nie. Chwalić Boga to jest 10 miesięcy. Ale zawsze mnie bardzo śmieszą takie pytania o program, bo ja przyjdę do, i powiem panu, chcę zrobić to, to i to. I przyjdę do pana następnego programu. Pan daje, proszę o program, znowu powiem. Nie, pani marszałek, wie pani co, ja rozumiem tę szczerość. Ja nawet doceniam, żeby... że śmieszą panią pytania o program. Nie, tak, dlatego, że... Doceniam tę szczerość. Platforma bardzo wyraźnie określiła
obszary, które nas interesują, które są dla nas ważne i one są spójne z tym, co jest ważne dla Polaków. Żadne ugrupowanie tyle nie jeździło, nie spotykało się, nie konsultowało naszych rozwiązań, co my. Ale na razie każecie nam kupować kota w worku. Nic nie każemy. No nie no, wyborcom mówicie, głosujcie na nas, no po to są te wyjazdy, żeby przekonać ludzi do głosowania na Platformę. No to co pani powie na przykład ludziom, którzy mają w tej chwili 30 parę lat, kupują swoje mieszkanie na kredyt, ale te raty kredytu nie kupują, poszły. Bo nie mogą, no już właśnie, nawet dostać kredytu. Tak. Skansowano programy dla młodych i przestaną słuchać młodych ludzi. Ale co im pani powie, że co, ja, dlaczego nie mają głosować na Platformę? Co im zaproponuje Platforma na przykład? Platforma zaproponuje im to, że będą mogli czuć się w Polsce bezpieczni. To znaczy będą mieli dostęp do mieszkań. A w jaki sposób? Do tanich kredytów. Ale za rządu Platformy tego nie było. To co? Przepraszam, był program Mieszkanie Plus. Bardzo pana przepraszam. Był program... Mieszkanie Plus, niech się pani nie gniewa. Pani. Plus to jest program PiS-u. Był program Mieszkanie dla Młodych. Przepraszam, Mieszkanie dla Młodych. Ale ja rozumiem, że pani docenia programy PiS-u, ale z nich też nic nie było. No. Był ten program, z którego powstało bardzo dużo mieszkań. Potem rzeczywiście... Ma pan rację, wprowadzono program 500, Mieszkanie Plus i skasowano. Pani, z tego się zbudowano, był program budowania. Limity cenowe, jakie wprowadziliście, to były takie, że jak mi przepraszam kolega, bardzo, można było garaż kupić. Przepraszam sobie bardzo, za te pieniądze, ale powstawały z tego mieszkania i młodzi ludzie kupowali mieszkania. Na wolnym rynku, jak zawsze, bo są na to skazani. Zaczęto budować mieszkania na wynajem. Jeżeli mają dużo pieniędzy, to nie mają problemu. Jeżeli mają średnio młodzi dużo pieniędzy, mogą wziąć. Młodzi ludzie nie mają dużo pieniędzy. I na ogół... Czasami niektórzy mają, bo albo są przedsiębiorczy bardzo, albo są. Średnio start młodych ludzi jest bardzo trudny, jeżeli idą do pierwszej pracy, to jest ten czas, kiedy się nie mają. Dobrze, i ten marszałek. Nasz program mieszkaniowy działał, wprowadzaliśmy inne rzeczy, ułatwienia dla młodych rodzin. Niech się pani nie gniewa. Znaczy, no, doceniajmy rządy. Szkoda, Platformy. Że nie mam tabeli, ile mieszkań za naszych czasów powstało dla młodych, a ile powstało teraz. Chciałam przypomnieć panu te domy tabeli. Drewniane, które miały budowane i te mieszkania 70, nie ma tych mieszkań. PiS obiecywał przez 8 lat, nie powstały mieszkania. Mieszkanie Plus to... Przepraszam, przejęzyczyłam się. Mieszkanie dla młodych. Mieszkanie dla młodych, mieszkanie dla starych. Dobrze, tak czy owak. Bardzo dobrze działający program i bardzo bym prosiła, żeby pan się zainteresował. Ale gdybym, no to dobrze, to wie pani co, to zróbcie wreszcie raz konwencję programową, opublikujcie grubą jedną, a później cienką ekstrakt. Były grube, tanie, nawet dziennikarze nie przeczytali. Trzeba wyjaśnić. Gdybyście swój program przedstawili, to gwarantuję pani, że ja się nad tym pochylę. No pochyli się pan, nie uwierzę. Założymy się? Założymy się w studiu? Pan, a poprzedni założymy program przeczytał pan z 2000? Proszę, oczywiście, że tak. No i ciekawe, co tam było mieszkanie? Proszę pani, ale który program właśnie? No który właśnie program z 2011? 17. Czyli 17? Nie było w 17 wyborów. Wybory były w 19. Z 19, przepraszam. Dobrze. Pani marszałek, zostawmy w takim razie to, bo ja mam jeszcze ze dwa pytania. Dobrze, to umawiamy się tak. Pani mi przyśle ten program wyborczy Platformy. Nie, tego, tego panu teraz nie przyjmę. Bo go nie mamy. Ten nie nowy, jest wydrukowany. Co już będzie? Szanowni Państwo, ja muszę powiedzieć raz, jeden i bardzo krótko, bo naprawdę zaczyna mnie to lekko... Także zostawmy... Nie, ja wrócę do tego. Dobra. Odwieczne pytanie, jaki program ma Platforma? Szanowni Państwo, proszę zajrzeć na naszą stronę, posłuchać naszych konwencji programowych. Obszary dla nas ważne. Edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, także w tym bezpieczeństwo energetyczne, ekologia. To zostawmy to jedno pytanie o edukację. Uzdrowienie cofniecie finansów. Zmianę, którą przeprowadził PiS, czyli likwidację gimnazjów. Nie, nie można tego robić, bo szkoły tego nie teoretycznie wytrzymają. Teoretycznie można. Szkoły tego nie wytrzymają, nauczyciele nie wytrzymają, dzieci i samorządy. Czyli obiecujecie nauczycielom, że podniesiecie im pensje. Obiecujemy nauczycielom, że każdy podniesiemy to obiecuje. Ale my je podnosiliśmy. Właśnie wy ich niestety nie podnosiliście. Przepraszam bardzo. Tak jak za naszych czasów podnieśliśmy pensje nauczycielów w tym trudnym czasie, kiedy wielu zawodom nie podnieśliśmy, nauczyciele mieli podniesione pensje. I wie pani, czym to się skończy? Tym, że teraz ten cytat wytnie PiS i później postawi obok dane i się skończy na tym, że jakby to pani powiedzieć, mije się z pani sprawą nie bez udziału świadomości. Donald Tusk, jedną z pierwszych decyzji rządu pani, Donalda Tuska było podniesienie zarobków. Nauczycieli wszyscy mają w trąbie. Nie. Płacimy nauczycielom haniebnie mało i czas wreszcie z tym skończyć. I tu się zgadzam. Haniebnie my, mało. Nawet w tym budżecie
mamy poprawki, żeby podnieść zarobki nauczycielom. Ale bardzo bym prosiła, żeby pan dopóki się nie wprowadzi prawdziwej rewolucji w szkołach, to znaczy zacznie się ludziom naprawdę płacić i naprawdę od nich wymagać, to będziemy mieli taką sytuację jak teraz. Przede wszystkim, kiedy zdejmie się nauczycielom z pleców kuratorów i przestanie się ręcznie nauczycielom. Myśli pani, że jak się zdejmie ich kuratorów i zlikwiduje HIT, to przybędzie pieniędzy do szkół. Poczucie, że mogą swój zawód wykonywać tak, jak chcą. Ale bardzo bym chciała, żeby pan nie zarzucał mi kłamstwa, ponieważ zarządów Platformy. Nie, ja powiedziałem tylko, co się stanie. Ja pani nauczyciele niczego nie mieli podniesione zarobki i to była bardzo ważna decyzja rządu Donalda Tuska. Pani marszałek, ja bym pani kłamstwo zarzucał. No może zrobić wszystko. Ale pani? Każdemu. Pani... ale pani mnie teraz w serce prosto ugodziła. Trudno. Ugodziłem mnie pani prosto nie, w serce. Ale naprawdę to nie są żarty. Porozmawiamy poważnie o reparacjach, tylko jedno pytanie. Bo rząd niemiecki mówi, że nie będzie rozmawiał z Polską o reparacjach. Ale może rząd polski w ogóle zacząłby rozmawiać ze stroną niemiecką i zamiast wysyłać tylko noty dyplomatyczne, zaczął rozmawiać. Ale zaraz, gdyby nie I nie było chyba noty, nie o reparacjach, tylko o zadośćuczynieniu. A wie pani, jak zdaje się, tak nazwał, że odszkodowanie, zadośćuczynienie, reparacja... Prawnie są to zupełnie inne rzeczy. Tak, chodzi o to, żeby Niemcy dały pieniądze. I z tego, ale ja mam inne pytanie do was. Rząd dostał od całej opozycji... poparcie w tej sprawie, przyjmijmy uchwałę, więc trzeba Pani zacząć Maszek, rozmawiać. To bardzo ważne pytanie, naprawdę mówię poważnie, że dla mnie to ważne pytanie, to jest pytanie proste. Czy rząd Platformy Obywatelskiej, albo rząd, w którym Platforma będzie miała swój udział, no jak zwał, tak zwał, to wróci do sprawy reparacji i będzie domagał się od Niemców odszkodowań, reparacji, czy nie wiem jak nazwać tę formę wypłaty pieniędzy. Na razie bardzo bym chciała, żeby do Polski przyszły pieniądze z KPO. To rozumiem, ale pieniądze z KPO to są pieniądze z nasze europejskie pieniądze, również z naszych składek. Na razie mamy inne problemy, skoro jako opozycja poparliśmy uchwałę. Ale czy będziecie się tego domagać? Będziemy rozmawiać, a domagać się z tego. Trzeba zacząć prowadzić dyplomatyczne rozmowy. Pani marszałek, czy rację pan, jeżeli... ma Bronisław Komorowski, który mówi, że zamiast domagać się reparacji, powinniśmy zgodzić się, by na przykład Niemcy wybudowali nam, nie wiem, odbudowali Pałac Saski, albo wybudowali jakąś galerię, albo muzeum w Berlinie? Są różne możliwości, trzeba rozmawiać. Ale zamiast reparacji mogliby nam wybudować na przykład Trzeba Pałac rozmawiać Saski? Ze stroną niemiecką. A ja panią pytam o nasze poglądy, o zdanie marszałka, przepraszam, marszałkiem też był rzeczywiście zdanie prezydenta Komorowskiego. Są różne formy, sam pan powiedział, że chodzi o to, żeby pozyskać środki. Są różne formy pozyskiwania tych środków, ale trudno dzisiaj mówić... Ale podoba się pani pomysł Bronisława Komorowskiego, czy nie? Ja w ogóle jestem przeciwko Pałacowi Saskiemu odbudowywaniu w tej chwili w Warszawie. Jestem bardzo przywiązana do symbolu grobu nieznanego żołnierza, który w naszej historii... Ale wie pani, że ten grób był mimo tego, że był pałac, prawda? Ja wiem, ale przez całe moje życie wyglądał tak, jak całe wygląda. Moje również, ale wie I pani, dla mnie pani to nie jest... całe moje życie w Warszawie było ale kino Moskwa. Ale dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo taki mocny symbol i to jest moja prywatna opinia na ten temat. Dobrze, to a Pałac Kultury powinien zostać zburzony? Nie, bo tam jest dużo teatrów. To trudno, to możemy wybudować jakąś wyspę. Bardzo ciężko wybudować teatr, a tam jest dużo dobrych scen teatralnych. Dobrze, dobrze. W tym wypadku jestem zgodny z Radosławem Sikorskim, ale ja pytam poważnie o to zdanie Bronisława Komorowskiego, bo może na przykład zaproponujecie, żeby zamiast reparacji powstało coś innego. Na razie rozmowy prowadzi, a właściwie nie prowadzi, rząd Prawa i Sprawiedliwości. My zaczniemy rozmowę, będziemy przedstawiać, w jakim kierunku te rozmowy idą. Panie marszałek, dlaczego nie chcecie, by ludzie mieli bliżej do punktów wyborczych, do głosowania? Dlaczego nie chcemy? No bo chcieliście odrzucić projekt zmian w kodeksie wyborczym, przez który powstałyby kilka tysięcy nowych punktów wyborczych. Że nie zmienia się tych zasad. To nie są zasady. Akurat zasady ani liczenia głosów, ani okręgi wyborcze nie zostałyby zmienione, czyli najważniejsze rzeczy. Nie zmienia się tego? Ja uważam, że możemy to wprowadzić od następnych wyborów. Znaczy od następnych wyborów, bo co? Właściwie dlaczego to jest problem? Znaczy ja wiem dlaczego. Wy obawiacie się, że jak będą na wsiach punkty wyborcze, to ci ludzie pójdą głosować na PiS. No, rozumiem to. Ale tych punktów wyborczych na wsiach z całym szacunkiem, jakby się policzyli, chodzi to będzie tyle samo mieszkańców, co pół mieszkańców Będzina. Nie zmienia się. I naprawdę, może będziemy zresztą nad tym pracować. Na następne wybory, proszę bardzo. Poza tym o tym, że te wybory będą, kiedy będą, było wiadomo
Już wiele lat temu można było tę ustawę przygotować, nie na ostatnią chwilę, tylko wcześniej. To w takim razie, żeby nie było, że na ostatnią chwilę zadaj najważniejsze pytanie, to co pani teraz czyta? Skończyłam w tej chwili książkę Kurskiego Dziady i Dybuki. Czyli książkę, umówmy się od razu, nie Jacka Kurskiego, jego brata Jarosława Kurskiego. Bardzo ciekawa książka. O rodzinie Państwa Kurskich. Tak naprawdę o naszej historii poplątanej, naszego kraju. Bardzo ciekawa książka. Ja polecam książkę Zbigniewa Mencla. To jest jeden z moich ulubionych eseistów w zasadzie i felietonistów, ale też pisarzy. Nowa książka wydana przez Znak. Bardzo dobra. Pierwsza książka, którą przeczytałem w tym roku, ale... Taka quasi autobiograficzna, chętnie bym go o to spytał, czy to jest, ile tam jest elementów autobiograficznych, jak zawsze. No a oprócz tego, co teraz, no bo przeczyta pani Kurskiego, no tak, co teraz? No teraz muszę coś przeczytać. No to co, właśnie. Może Mencla. Może zaproponowałem, no chętnie, z przyjemnością. Ponieważ się czyta błyskawicznie, to przeczytałem w samolocie. No to tam z powrotem, szybko. Tak, bo to się świetnie czyta. A tam i z powrotem, to dobrze. No dobrze, bo ja wolno czytam. Leszek Balcerowicz przyszedł kurs szybkiego czytania i by taką książkę przeczytał w pół godziny, naprawdę. Książki się przyjemnie czyta długo. I z tym Państwa zostawiamy. Długo czy szybko, ale czytajcie książki, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo Pani serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko Państwu, do widzenia.